O tym się mówi. Marcin Cesatka, witam Państwa i naszych gości, którymi są Justyna i Artur Cicheccy, najsilniejsze małżeństwo w Piotrkowie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam. Dlaczego powiedziałem, że najsilniejsze? Ano dlatego, że kilka dni w Piotrkowie odbyły się trzecie mistrzostwa miasta w wyciskaniu ciężaru własnego ciała. Artur został zwycięzcą, mało tego, zdaje się, że pobił rekord, a jego żona Justyna jako jedyna kobieta wystartowała w tych zawodach. I też poszło dobrze, ale szczegóły właśnie teraz. Na czym te zawody polegały? Zawody polegały na wyciskaniu masy ciężaru ciała i chodziło o to, żeby wycisnąć jak najwięcej powtórzeń. Sztanga musiała ważyć tyle, ile wyciskający, tak? Tak jest, dokładnie. Czyli w twoim przypadku to ile było? 95 kg. 95 kg. Taką sztangę trzeba było podnieść. Ile razy podniosłeś? 37 razy mi się udało podnieść. I to jest rekord Piotrkowa. A Justyna? Tutaj jest trochę inaczej, prawda? W przypadku kobiet było tak, inaczej. To znaczy jak? Samą sztangę i tyle, ile razy dam radę. A sama sztanga waży? 20 kg. Ile razy dałaś radę? 59. A ile osób w ogóle wzięło udział w tych zawodach? Bo takie odniosłem wrażenie, że mniej niż na przykład w roku ubiegłym. To znaczy tak, myślę, że ze względu na pogodę wiele osób myślało, że będzie padało i nie przyszło, też mi się tak wydaje. Natomiast zawodników było chyba 12 bodajże, 12 osób chyba startowało. Gdzie odbyły się te zawody? Na ulicy Zamkowej przy zamku bezpośrednio. I były organizowane przez Piotrkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a może trzeba było skusić lepszymi nagrodami na przykład? Lepszą reklamą. Znaczy, myślę, że tylko promocja tutaj by wystarczyła lepsza. Nagrody były spoko, tam po plecaku dostaliśmy, także okej. Ale myślę, że promocja tutaj powinna być troszeczkę większa. Ile osób w Piotrkowie zajmuje się tego rodzaju sportami siłowymi? Siłowni powstaje coraz więcej, także wydaje mi się, że dosyć ludzi... też jest coraz większe. Dosyć dużo ludzi trenuje, chociaż my akurat typowo pod wyciskanie sztangi nie trenujemy, tak? Tylko bardziej sylwetkowo. No ale jak widać, to też jedno z drugim idzie w parze. Nie, to widać, bo Państwo nas teraz słyszą w radiu, w strefie FM, ale niektórzy za jakiś czas obejrzą nas w telewizji NTL Radomsko i pewnie zwrócą uwagę na twój biceps i lewą wodzie. Oj, nie wiem, dawno nie mierzyłem, jakoś tam nie za bardzo zwracam na to uwagę, ale no wystarczająco jest, wydaje tak, mi się. Wystarczająco z pewnością, a powiedz od jak dawna zajmujecie się, powiedzcie, od jak dawna zajmujecie się sportami siłowymi? To znaczy ja całe życie jakoś tam coś trenuję, albo piłkę nożną, jakieś tam inne dyscypliny. Gdzieś ta siłownia zawsze się przewijała jako uzupełnienie. Natomiast ze względu na to, że mogłem przyjść, kiedy mam czas, to po prostu to zostało. I myślę, że już w okolicach 12 lat już jakiś tam trening siłowy jest. A Justyna, twoja żona? 2 lata. 2 lata. Ja się tylko mogę domyślać, ale zapytam, czy taki biceps, przeszło, jak sądzę, 50-centymetrowy, to on powstaje tylko na skutek jedzenia ryżu, bananów i kurczaka, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które trzeba spożywać, żeby no, tak wyglądać? To znaczy tak, suplementacja na pewno jest wskazana. Jeżeli już się wchodzi na jakby poziom zawodowy, ja już uważam, że bardziej jakby zawodowo się tym zajmuję, no to jakieś tam środki wspomagające na pewno występują, tak? Natomiast to nie jest tak, że po samych środkach człowiek będzie dobrze wyglądał, tak? Bo ludzie sobie tutaj myślą, że coś się tam kupi, coś się tam weźmie i wszystko już jest dobrze. Natomiast no, tutaj trzeba dużo ciężkiej pracy włożyć i jednak odżywianie też tutaj ma bardzo duże znaczenie. To jest tak, że przygotowujecie sobie pokarmy, pożywienie w takich specjalnych pojemniczkach i trzeba je jeść o określonych godzinach? Co 3 godziny. To nie jest męczące? To nie utrudnia życie? Nie, jeśli ta dieta nie jest monotonna w tej chwili. Każdy myśli, że jak się zdrowo odżywia, to jest tylko kura. To musi być właśnie kurczak, ryż. No nie, jest, naprawdę nie jest musi bardzo być dużo tak. No to czego nie, to co można, a czego nie można? To znaczy tak, generalnie bazujemy na produktach o niskim indeksie glikemicznym, czy jakieś tam wyrzucamy białe pieczywo, używamy ciemnego pieczywa, tylko ciemnego razowego, tak, nie barwionego jak już tam sztucznie.
Po prostu żywimy się normalnie, tylko używamy troszeczkę innych produktów niż zwyczajnie ludzie. Tak? Ale jecie mniej, czy jecie więcej? Znaczy, mniej, a częściej, czy... Mniej, a częściej, tak, dokładnie. 5 razy dziennie. Pierwszy posiłek o której? O 8. Znaczy, ja akurat mam 6 posiłków dziennie, bo wcześniej zaczynam dzień, późno kończę, także no, te przerwy między posiłkami byłyby zbyt długie. A ile razy w tygodniu trenujecie? No ja trenuję minimum 5 razy w tygodniu. Ja tak samo. Ile trwa taki trening? I on jest opracowany w waszym przypadku przez Artura? Czy... To znaczy tak, no my bazujemy, trenujemy pod kątem sylwetkowym, dlatego też jeżeli trenujemy, to trenujemy uzupełniając braki w sylwetce, tak? Żeby sylwetka była proporcjonalna, żebyśmy wyglądali symetrycznie. Natomiast to się wiąże też z tym, że dźwigamy jakieś tam ciężary, natomiast nie skupiamy się na tym, żeby wyciskać jak najwięcej, tak? Nie bazujemy na rekordach. Czyli jak można się przygotowywać pod kątem sylwetkowym, tak jak wspomniałeś, albo pod kątem? Siłowym, wytrzymałościowym, wydolnościowym możemy się też szykować. No a co moglibyście zaproponować osobie, która na przykład teraz nas słucha i też chciałaby wyciskać sztangę 100-kilogramową kilkanaście razy? Od czego powinna zacząć taka osoba? To zależy też w jakim jest teraz momencie, tak? Czy no w wyciska... takim, że jeszcze nic nie robiła. No to nie, no to musi przyjść przede wszystkim zrobić jakiś tam rozruch, tak? Przygotować organizm na cięższy wysiłek i później możemy przejść już na takie trenowanie zaawansowane i wtedy faktycznie musi zwiększać te ciężary systematycznie, żeby dojść do tego pułapu, który oczekuje. A ile trwa przygotowanie organizmu do jakiegoś większego wysiłku? Generalnie zaleca się przynajmniej 3 miesiące, natomiast jeżeli ktoś jakoś tam fizycznie pracował, no ma trochę siły, także myślę, że 4-6 tygodni wystarczy i później możemy przejść na lekkie treningi podzielone już takie. Spotykacie takie osoby, które przychodzą do piotrkowskich klubów fitness? Wy jeden z klubów prowadzicie, więc wiecie. Mhm. Są takie osoby? Przychodzą tak. Kompletnie nieprzygotowane i chcą, żeby coś ze sobą zrobić, mhm. Tak. Tak, no ja przygotowuję czasami pod jakieś tam egzaminy sprawnościowe ludzi. No i przychodzą i przykładowo potrzebują się podciągnąć na drążku 20 razy i przychodzą i się nie potrafią raz podciągnąć. Podchwytem czy nadchwytem? Nachwytem. Nachwytem się próbują podciągać. I trzeba jakoś z tego zera zrobić to 20 powtórzeń, także no jest trochę pracy i trzeba się troszeczkę namęczyć. A są sukcesy? Macie takie osoby, które zaczynały właśnie od zera, a dzisiaj są z siebie zadowolone i są silne i dobrze się czują? To znaczy, no mi akurat się zdarzyło już przygotować kilka osób pod jakieś tam egzaminy sprawnościowe, które zaliczyły. No przychodziły zadowolone, dziękowały, jakieś tam prezenty mi przynosiły, bardzo miło mi było z tego powodu. I teraz mam też chłopaka, który na przykład przyszedł, potrzebował wyciskać sztangę ważącą 100 kg przynajmniej 10 razy. No i przyszedł do mnie z taką siłą, która pozwalała mu wycisnąć 80 kg na raz, tak? Także do 100 kg jeszcze mu brakowało, żeby raz wycisnąć. Natomiast teraz już wyciska 10 razy spokojnie. Tak? Ale dlaczego potrzebował wyciskać sztangę 100 kg 10 razy? Dlaczego było mu to potrzebne? Jakieś egzaminy sprawnościowe będzie przechodził w październiku i efekt już jest zrobiony, teraz wystarczy to podtrzymać, także... A przychodzą także ci... Pod egzaminy. No właśnie, ale te egzaminy są wymagane na przykład w pracy w policji? W policji, wojsku. W jakichś służbach specjalnych, także... Powiedzieliście, że powstają co chwila, no co chwila to może nie, ale co jakiś czas nowe kluby fitness w Piotrkowie, ile tych klubów jest w tej chwili? Takich dużych? No już wydaje mi się z dużych. No u nas tak naprawdę nie ma żadnego dużego takiego fast klubu, ale tych siłowni już 7 na pewno jest. I jest szansa, że gdyby powstała kolejna, to utrzymałaby się na rynku? Uważacie, że jest aż takie zapotrzebowanie na siłownię w Piotrkowie, na kluby fitness? W tej chwili wydaje mi się, że już teraz obecnie rynek już jest naprawdę nasycony, nawet chyba widać, bo już teraz otwierały się jakieś tam kluby i widać, że to zainteresowanie już nie jest tak duże, jak było kilka lat temu, powiedzmy. Niby jest teraz jakaś większa moda na fitness, natomiast jeżeli chodzi o
liczby osób faktycznie ćwiczących, no to nie ma ich aż tak, żeby tak dużo, żeby w Piotrkowie jeszcze powstawały kolejne siłownie, wydaje mi się. Przedstawiłem was jako najsilniejsze małżeństwo w Piotrkowie, a wy na koniec zapytam, poznaliście się w siłowni? Nie. Nie, akurat nie. Dziękuję bardzo. Justyna i Artur Cicheccy, najsilniejsze małżeństwo w Piotrkowie. Byli gośćmi programu O tym się mówi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.